Hej Wam wszystkim w kolejnym filmiku. Dziś zapraszam na coś krótkiego, ale specjalnego, szczególnie dla mnie, bo postanowiłam sobie coś bardzo poważnego. Jest to dla mnie naprawdę duży krok, bo ostatnio miałam szał zakupowy i co miesiąc zamawiałam jakieś kosmetyki z Minty Shopu. Niektóre były dość drogie i nie żałuję, że je kupiłam, ale doszłam do pewnego punktu, gdzie stwierdziłam, że nie potrzebuję więcej kosmetyków, że to, co mam, mi sprawia już teraz radość i nie potrzebuję kupować i kupować i kupować, żeby powiększać swoją kolekcję, bo i tak tego nie używam. Stwierdziłam, że przez kolejne 3 miesiące nie będę kupowała żadnej kolorówki. Jak to nagrywam teraz, już prawie minął 1 miesiąc, prawie, jeszcze nie do końca, ale prawie, ale jeszcze 2 kolejne przede mną. I jak na razie idzie mi świetnie. Na początku to przyzwyczajenie do kupowania było tak silne, że chodziłam do drogerii Natura, patrzyłam na Minty Shopy, co bym mogła kupić i tak dalej, ale teraz już zwalniam tempo i cieszę się tym, co mam i wiem, że nawet to, co mam, jest po tyle. Polecam Wam taki challenge sobie zrobić nawet dla samej siebie. Oczywiście, jeśli ktoś nie ma dużo makijażu i ma jeden podkład, który pewnie mu się skończy za miesiąc, ma jeden tusz do rzęs, jeden puder, nie ma sensu, żeby i nie ma takiego nawyku kupowania, nie ma sensu, żeby robił taki challenge, bo to nie o to chodzi, żeby pozostać z niczym, tylko o to, żeby przestać być w tym wirze zakupów i docenić to, co mamy i zobaczyć, że te produkty, które mamy, są świetne, niektóre nie, i tych właśnie się pozbyć, zużyć je, oddać, może są przeterminowane już dawno, więc wyrzucić. Zobaczycie, jestem tego pewna, że wiele produktów nie doceniałyście, bo chciałyście mieć więcej. Jak kupię sobie jeszcze jeden bronzer, to już będę miała taką idealną kolekcję. Jak kupię sobie jeszcze jedną paletę, to już będę miała całą gamę cieni do powiek, jaką potrzebuję, a wcale tak nie jest. I tak dalej, więc zastanówmy się i doceńmy to, co mamy i starajmy się to zużyć, tym bardziej, jeśli to jest makijaż tylko dla nas i to nie jest nasza praca, czy na YouTubie, czy w normalnym świecie wizażu, to pozwoli Wam otrzeźwieć po prostu i zobaczyć, ile kasy wydajecie na coś, byle to mieć, byle posiadać więcej i więcej i więcej. I chociaż teraz nie zdajecie sobie sprawy i myślicie, że raz na miesiąc robię zakupy, tak jak to było w moim przypadku, to nic się nie stanie, ale ile kasy ja traciłam co miesiąc, bo kupowałam raz w miesiącu, ale to dużo i dość drogich rzeczy, tak jak już wspomniałam. I że to jest niepotrzebne Wam do szczęścia i możecie zobaczyć tyle rzeczy wokół siebie, które macie, i czerpać z nich radość, z ich używania, i wtedy też naprawdę docenicie, zrobicie taką selekcję produktów, które naprawdę lubicie, bo zaczniecie używać jednego produktu dużo, dużo, dużo razy i zobaczycie, że ten produkt jest świetny, a ten myślałam, że jest świetny, ale jednak nie utrzymuje się na mojej skórze długo, tylko kolor jest ładny i myślałam, że jest taki dobry, czy nie wiem, zapycha mnie i tak dalej. Więc polecam Wam zrobić taki challenge. Planuję troszkę przystopować z makijażem i zabrać się za bardziej pielęgnacyjne sprawy. Makijaż też oczywiście zostanie, ale produkty będę pokazywała te, które już mam, i zobaczycie je wiele razy, ale myślę, że nie o to chodzi, żeby pokazywać Wam jak najwięcej nowych produktów, co dziewczyny na YouTubie tak sobie myślą, ale to napędza ten konsumpcjonizm
Im więcej produktów widzimy, tym więcej chcemy kupować. I nieważne, że mamy jeden rozświetlacz, chcemy drugi taki sam, bo ktoś go nam polecił, że jest super, a już podobny mamy. I teraz YouTube stał się wielką jedną reklamą, tym bardziej na tym naszym świecie beauty. Więc myślę, że warto zastanowić się nad pewnymi sprawami i zrobić sobie taki miesiąc albo dwa, ile potrzebujecie, takiego odpoczynku. Może nie tylko odpoczynku od kupowania makijażu, ale na przykład ciuchów, książek. Nawet książki mogą być niebezpieczne dla waszego budżetu. I stwierdzić, czy to wam jest potrzebne, czy nie. I czy to wam daje szczęście, czy nie. I czy możecie sobie na to pozwolić, czy nie. Bo to, że macie pieniądze i możecie w tym momencie kupić sobie coś, makijaż, książka, ciuch, cokolwiek, to nie znaczy, że naprawdę ta kasa, którą wydajecie na kosmetyki na przykład, nie powinna być wydana w inny sposób, że nie odmawiacie sobie czegoś innego w zamian za coś tak głupiego i tak materialnego, co nie jest wam potrzebne. I mam nadzieję, że przyłączycie się do tej akcji i zrobicie sobie taki mały detoks od czegokolwiek. Nawet może być od niejedzenia słodyczy, co mi się przydało, tak nawiasem mówiąc. Mam nadzieję, że spędziłyście miło ze mną czas i zapraszam do kolejnych filmików. Jeśli wam się podoba, jeśli nie chcecie przegapić moich filmików, to zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie. Będę bardzo wdzięczna za każdy ślad, który za sobą zostawicie. I żegnam się z wami. Do następnego. Bye!